Dzień dobry Państwu, witam uprzejmie. Trwa kampania wyborcza, kampania samorządowa. Jesteśmy jeszcze przed rejestracją list, ale zamknęliśmy rozmowy, jeżeli chodzi o Komitet Arkadiusza Wiśniewskiego, o to, kto się na listach znajdzie. Są tam osoby znane, dotychczasowi radni, ale są też osoby nowe, chociaż znane ze swojej aktywności społecznej. Chciałem zaprosić na listy takie osoby, które niekoniecznie znane są z tego, że są politykami. Moja lista również nie ma charakteru politycznego, ale są znane ze swojej aktywności społecznej, z tego, co robią na rzecz różnych środowisk. Stąd obecność dzisiaj dwóch pań, pani Alicji Stelmaszczyk i pani dr Agnieszki Kosowskiej. Chcę podkreślić jeszcze raz, przed miastem ogromne wyzwanie, jeżeli chodzi o spełnienie wymogów dostępności. Kiedyś zaczynałem, pamiętam, swoją pierwszą kadencję od tego, że pojawiła się winda w Urzędzie Miasta. To nie było takie oczywiste, ale to nie wszystkie działania, jakie trzeba podjąć w zakresie dostępności i nie tylko Urzędu Miasta, ale w ogóle całego miasta dla szeregu mieszkańców, którzy nie wszyscy mają możliwości, żeby skorzystać z pełnej oferty miasta. W związku z tym chciałbym skorzystać z doświadczenia pań, ich umiejętności, też ich podpowiedzi do tego, aby otwarcie wyjść do środowisk, które często swoim głosem reprezentują. To jest dla mnie niezwykle ważne, żeby Opole było dostępne dla wszystkich, żeby było przyjazne, żeby każdy mógł korzystać w zasadzie równości z oferty miejskiej. Współpracowaliśmy wcześniej, miałem okazję poznać panie w działaniu i cieszę się, że udało mi się przekonać do tego, żeby wyszły z tej takiej działalności społecznej do działalności na forum rady. To jest bardzo miastu potrzebne, a myślę, że i również im przyniesie skuteczność, na którą bardzo liczę. Nazywam się Alicja Stelmaszczyk i od wielu lat tutaj działam na terenie Opola, ale właściwie całego województwa w organizacjach pozarządowych, ale i w ekonomii społecznej. I zajmuję się dostępnością zarówno z wykształcenia, jak i z doświadczenia takiego życiowego, bo się z tym mierzę na co dzień. I chciałabym właśnie być takim głosem doradczym już na poziomie projektowania i tworzenia pewnych wydarzeń czy inwestycji, żeby każda osoba mogła skorzystać na równi z innymi, nieważne ze względu na jej sprawność czy wiek, ze wszystkich dóbr kultury, sportu, rekreacji, ale też takiego zwykłego spędzania czasu wolnego na co dzień w różnych usługach, czy to dostępność restauracji, czy kina i wszelkiej takiej oferty właśnie miasta, żeby nasze Opole było dostępne, żeby było przyjazne dla każdego, ponieważ dostępność właśnie dotyczy każdego, od dzieci, przez kobiety w ciąży, rodzica z wózkiem dziecięcym, czy też osoby z niepełnosprawnością, ale też osoby starsze. I zależy mi bardzo na tym, żeby ta dostępność cyfrowa, architektoniczna była taką naszą codziennością i zwyczajnością, żeśmy po prostu o to dbali, a nie żeby to było coś nadzwyczajnego. Startuję do Rady Miasta Opola nie jako polityczka, jak zauważył pan prezydent, lecz jako wieloletnia działaczka społeczna i chciałabym w Radzie Miasta służyć swoim doświadczeniem właśnie z mojej działalności społecznej, ale także doświadczeniem z życia prywatnego, z życia zawodowego. To, co jest takim obszarem moim głównym działalności, to jest działalność na rzecz edukacji. Edukacji włączającej, edukacji tej specjalistycznej także, czyli edukacji specjalnej. I myślę tutaj bardzo szeroko o dzieciakach, o młodych ludziach z niepełnosprawnościami, ze szczególnymi potrzebami, osobach w kryzysie zdrowia psychicznego. To jest temat, który jest mi niezwykle bliski także z tego powodu, że sama jestem mamą młodego człowieka z niepełnosprawnością i doskonale wiem, z czym mają do czynienia opiekunowie, rodzice w naszym mieście, jakie są potrzeby. Wiem to także jako społeczniczka, jako osoba, która prowadzi Fundację Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE, właśnie, która działa na rzecz dzieci, młodych ludzi z niepełnosprawnościami, między innymi, bo nie tylko. To jest taki główny fokus mojej działalności, to jest właśnie edukacja, ale także dostępność. Bardzo się cieszę, że Ala przyjęła także zaproszenie pana prezydenta do startu w Radzie. Mam nadzieję, jeśli nam się uda dostać do Rady, to że ten głos nasz będzie taki bardzo mocny w obszarze dostępności. Bardzo doceniam to nasze zaproszenie do pracy, do startu w ogóle do Rady Miasta, ponieważ no, wszyscy mamy tutaj świadomość, jak dużo trzeba zrobić i to ja bardzo doceniam to, że pan prezydent chce skorzystać z głosu mieszkańców, głosów osób, które działają na rzecz tej naszej społeczności tutaj lokalnej, z głosu naszego społeczników. Chciałem prosić Państwa o poparcie takich osób. To byłaby wielka zmiana w Radzie Miasta, gdyby one znalazły się na forum Rady, bo właśnie wtedy mogą mówić najpełniej tym głosem, najskuteczniej.
bo są bezpośrednio między radnymi, między nami, nie tylko doradzają, ale na co dzień żyją różnymi rozwiązaniami, wdrożeniami, które wprowadzamy, więc w ten sposób cały czas musimy uwzględniać ich głos. A są to osoby spoza polityki. Mój komitet też jest nastawiony na osoby spoza polityki, na ludzi, którzy w różny sposób działają w swoich społecznościach i dzielnicowych, i w różnych środowiskach, które reprezentują. Więc panie się nie tylko doskonale wpisują, ale po prostu stanowimy jedną wielką rodzinę, której zależy przede wszystkim na mieście.